Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o okrucieństwie w Starym Testamencie. Zapraszam. Okrucieństwo w Starym Testamencie to temat niezwykle często poruszany przez różnego rodzaju ateistów, którzy chcą w ten sposób pokazać, że Stary Testament wcale doskonały nie jest. Jako wstęp zachęcam do zapoznania się z moim materiałem, o czym nie wiedzą ateiści, jak również problemy ze Starym Testamentem. Również jest to materiał związany z tym tematem. Jak nie zapomnę, to podlinkuję te materiały również pod tym filmem. Dzisiaj konkretnie będzie chodziło o to okrucieństwo w Starym Testamencie. Będę cytował w dużej mierze po prostu słowa Pisma Świętego i korzystam tutaj z pomocy materiałów, które znalazłem na blogu Znani Chrześcijanie. Podlinkuję oczywiście również ten blog. A więc o podboju Kanaanu przez Izraelitów. Co samo Pismo Święte na ten temat mówi? To jest Księga Rodzaju, rozdział 15, wersety 15-16. Ale ty odejdziesz do twoich przodków w pokoju, w późnej starości zejdziesz do grobu. Twoi potomkowie powrócą tu dopiero w czwartym pokoleniu, gdy już dopełni się miara niegodziwości Amorytów. Tutaj mamy jakby pierwszą informację, że ci potomkowie wrócą do tej ziemi, to jest właśnie ziemia Kanaan, wtedy, gdy dopełni się miara niegodziwości jego obecnych mieszkańców. A więc już widzimy, że będzie to jakiś rodzaj kary. Następnie znowu cytuję z księgi, tym razem jest to Księga Kapłańska, rozdział 18 od wersetu 1, i później będę trochę przeskakiwał, ale zasadniczo początek tego rozdziału. Dalej Pan powiedział do Mojżesza: mów do Izraelitów i powiedz im, ja jestem Pan Bóg wasz. Tego, co czynią w ziemi egipskiej, w której mieszkaliście, nie czyńcie. Tego, co czynią w ziemi Kanaan, do której was wprowadzę, nie czyńcie. Nie będziecie postępować według ich obyczajów. I tutaj następuje opis tych obyczajów. Ja będę go też trochę cenzurował, natomiast i tak to będzie pokazywało, że były to obyczaje dosyć drastyczne. Będziecie wypełniać moje wyroki. Cytuję dalej. Będziecie przestrzegać moich ustaw, aby według nich postępować. Ja jestem Pan Bóg wasz. Nikt z was nie będzie się zbliżał do ciała swojego krewnego, aby odsłonić jego nagość. Ja jestem Pan. Nie będziesz odsłaniać nagości swojego ojca lub nagości swojej matki. Jest ona twoją matką. Nie będziesz odsłaniać jej nagości. Nie będziesz odsłaniać nagości córki twojego syna lub córki twojej córki, bo one są twoją nagością. Nie będziesz odsłaniać nagości córki żony twojego ojca, bo jest ona dzieckiem twojego ojca, jest twoją siostrą. Nie będziesz dawał dziecka swojego, aby było przeprowadzone przez ogień. Wyjaśnienie, to jest składał w ofierze dla Molocha, to jest bóstwo fenickie. Nie będziesz w ten sposób bezcześcił imienia Boga swojego, ja jestem Pan. Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, to jest obrzydliwość. Nie będziesz obcował cieleśnie z żadnym zwierzęciem, przez to stałbyś się nieczystym. Tymi wszystkimi rzeczami nie plugawcie się, bo tymi wszystkimi rzeczami plugawiły się narody, które wypędzam przed wami. Także i ziemia stała się nieczysta. Ukarałem ją więc za jej winę, a ziemia wypluła swoich mieszkańców. Strzeżcie więc ustaw i wyroków moich, nie czyńcie nic z tych obrzydliwości. Nie będzie ich czynić ani tubylec, ani przybysz, który osiedlił się wśród was, bo wszystkie te obrzydliwości czynili mieszkańcy ziemi, którzy byli przed wami, i ziemia została splugawiona. A więc widzimy, że Pan Bóg przez to, że zakazuje Izraelitom czynić to, co wcześniej czynili mieszkańcy ziemi Kanaan, im wyjaśnia jakby, że będzie to kara. To zdobycie ziemi Kanaan będzie karą za zepsucie, które dotknęło, czy którego dopuścili się jej mieszkańcy. Dalej cytuję z Księgi Psalmów, to jest Psalm 106, wersety 34 do 40. Nie wytracili narodów, jak im to Pan nakazał, chodzi o właśnie wejście do ziemi Kanaan, lecz się zmieszali z poganami i nauczyli się ich uczynków, poczęli czcić ich bałwany, które stały się dla nich pułapką, i składali w ofierze swych synów i swe córki złym duchom, i krew niewinną przelali, krew synów swoich i córek, które złożyli w ofierze posągom kananejskim, i ziemia krwią się skalała, a oni się splamili swoimi czynami i swoimi występkami dopuścili się wiarołomstwa. A więc Pan Bóg chciał ukarać ziemię Kanaan za zepsucie, którego się dopuściła
W tym celu każe podbić Izraelitom ziemię Kanaan i Izraelici mają zabić jej mieszkańców. Kananejci mogą albo uciec przed Izraelitami, tą alternatywę mogą albo uciec, albo zginąć. Izraelici mają nie brać jeńców, co jest swoją drogą typowe dla ówczesnej praktyki wojennej. Czy to jest okrutne? Tak. Natomiast śmierć nie jest najgorszym z losów i o tym też za chwilę będziemy sobie rozmawiali. Tu będę kontynuował czytanie fragmentów z Pisma Świętego i to nam trochę wyjaśni, co i dlaczego. Na razie widzimy, że wejście, zdobycie ziemi Kanaan przez Izraelitów, zabicie jej mieszkańców miało być karą za to, czego się dopuścili i jak widzimy, Izraelici tego do końca nie spełnili i wyszło im to na złe, co widzieliśmy w psalmie, to znaczy oni nie wyniszczyli, nie wygnali lub nie zabili Kananejtów i przez to ci Kananejci skusili ich swoim kultem. Skusili ich do tego, że zaczęli Izraelici również składać swoje dzieci w ofierze. Oni mieli również nieczystość w kulcie, także jakby ten kult i wymagania w ogóle tych pogańskich kultów były dużo mniejsze. To były kulty, które mogły być takie, tak w cudzysłowie, atrakcyjne dla Izraelitów. Stąd faktycznie tak się stało, to znaczy nie wygnali lub zabili wszystkich Kananejtów, co ostatecznie wyszło im na zgubę. Wyszło na to, że zaczęli przyjmować ich zwyczaje. Teraz kilka słów o zniszczeniu Sodomy i Gomory, co też nam pokaże pewną zasadę tutaj działania Pana Boga właśnie w Starym Testamencie. Cytuję teraz z Księgi Rodzaju, rozdział 18. Pan rzekł: skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, którym do mnie doszło, czy nie. Dowiem się. Wtedy to ludzie ci odeszli w stronę Sodomy. Tutaj Abraham rozmawiał z aniołami, którzy przyszli do niego i którzy mieli pójść i zobaczyć właśnie, jak się rzeczy mają w Sodomie. A Abraham stał dalej przed Panem. Zbliżywszy się do niego, Abraham rzekł: czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest 50 sprawiedliwych? Czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na owych 50 sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu. O, nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie? Pan odpowiedział mu: jeżeli znajdą w Sodomie 50 sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich. Rzekł znowu Abraham: pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych 50 sprawiedliwych zabrakło 5, czy z braku tych 5 zniszczysz całe miasto? Pan rzekł: nie zniszczę, jeśli znajdą tam 45. Abraham znów odezwał się tymi słowami: a może znalazłoby się tam 40? Pan rzekł: nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych 40. Wtedy Abraham powiedział: niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę, może znalazłoby się tam 30. A na to Pan: nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam 30. Rzekł Abraham: pozwól, o Panie, że ośmielę się zapytać, gdyby znalazło się tam 20. Pan odpowiedział: nie zniszczę przez wzgląd na tych 20. Na to Abraham: o, racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze zapytam, gdyby znalazło się tam 10. Odpowiedział Pan: nie zniszczę przez wzgląd na tych 10. Wtedy Pan, skończywszy rozmowę z Abrahamem, odszedł, a Abraham wrócił do siebie. Co nam pokazuje ten fragment? Swoją drogą, ten fragment spotkałem się z zarzutem, że to właśnie jest taki argument ateistyczny, że Stary Testament jest bez sensu, no bo jak to Pan Bóg zmienia swoje zdanie, pozwala się tutaj oszukać niejako Abrahamowi, jakby targuje się z nim. Jest to argument, który mnie zaszokował osobiście, tak bardzo słaby jest on moim zdaniem. To znaczy, nie ma w tym nic dziwnego, że Pan Bóg rozmawia z nami na nasz sposób. I to, że Abraham, rzeczywiście Pan Bóg wie z góry, że Abraham będzie o to prosił, ale jak najbardziej nie ma w tym nic dziwnego, że Pan Bóg chce nam dać pewne rzeczy ze względu na to, że my o nie prosimy i on doskonale wie, że my o to prosimy, ale ze względu na nas jest dobre, żebyśmy o to prosili. Czyli Pan Bóg jak najbardziej wchodzi w rozmowę z Abrahamem, bo wie, że to jest dobre dla Abrahama, żeby on się o to targował, bo wie, że to jest niezwykle wychowawcze dla niego, aby on walczył o te sprawiedliwe dusze i dlatego chce to dać właśnie ze względu na wstawiennictwo tego Abrahama. I tak ten sprawiedliwy mąż ma tutaj niejako taką wielką zasługę walki o tych sprawiedliwych, którzy mogliby się w Sodomie
znaleźć. Także wychowawczo jest to bardzo ważne. Tak samo jak rodzic, który rozmawia ze swoim dzieckiem, aby to dziecko prowadzić dalej, potrzebuje czasem zniżyć się do poziomu dziecka, tak przemawiać w sposób zrozumiały dla tego dziecka. Pozwala czasami właśnie dziecku rozwiązać pewne zadanie, które sam mógłby zrobić w przeciągu 3 sekund, a pozwala się dziecku nad tym męczyć, bo dziecko rozwiązując te zadanie uczy się czegoś. I tak Abraham tutaj jak najbardziej nauczył się czegoś, jak najbardziej rozwinął pewną umiejętność. Bardzo piękne jest to swoją drogą, że tutaj Abraham jako ten ojciec narodu izraelskiego już pokazuje te cechy takie typowe, czyli tą zdolność do targowania się, gotowość do targowania się, to widać od razu, że jest tym praojcem dla Izraela. I co tutaj widzimy? Widzimy tutaj przede wszystkim to, że Pan Bóg jest litościwy. Jest gotów przebaczyć całemu miastu, jeśli znajdzie tam 10 sprawiedliwych. Jest gotów nie zniszczyć tego miasta za karę, chociaż nawet jeśli byłoby tam tylko 10 sprawiedliwych. Tam się nie znajdzie tych 10 sprawiedliwych. Ci aniołowie, którzy tam pójdą, i żeby zobaczyć, co się dzieje, oni przychodzą jako młodzieńcy do tego miasta i okazuje się, że mieszkańcy Sodomy próbują ich po prostu zgwałcić. I to wystarcza Panu Bogu. Znajduje tam tylko kilku sprawiedliwych, mianowicie rodzinę Lota. I tą rodzinę Lota, tej rodzinie Lota każe uciekać z Sodomy. Natomiast, jak dobrze wiemy, Sodoma i Gomora zostaje zniszczona. A więc podsumowując, Pan Bóg niszczy takie społeczeństwa, które są już tak bardzo zepsute, że nie rokują szans na poprawę. I wystawiają przez to swoich obywateli na wielkie niebezpieczeństwo wiecznego potępienia. To jest bardzo ważne. Czyli jakieś środowisko, miasto, które jest już tak bardzo zepsute, że praktycznie z automatu degraduje swoich obywateli, nie rokuje już szans na poprawę, takie społeczeństwo upadnie w ten czy w inny sposób. Pan Bóg nakazuje Izraelitom, aby zniszczyli Kanaan lub niszczy sam Sodomę i Gomorę. Dlaczego? Dlatego, że śmierć nie jest największym złem. Dlatego, że Pan Bóg kocha ludzi i chce ich doprowadzić do wiecznego zbawienia. A te ośrodki już są tak bardzo degradujące dla człowieka. Urodzenie się w tym ośrodku tak bardzo naraża człowieka na wieczne potępienie, że lepiej jest dla ludzi, lepiej jest dla mieszkańców tego miasta, aby umarli szybko. Lepiej jest, aby nie rodzili więcej dzieci. Lepiej jest, aby już tam ludzie się nie rodzili. A lepiej jest dla ludzi, aby to miasto przestało istnieć. A więc w ten sposób Pan Bóg ratuje ludzkie dusze, bo nie pozwala zdeprawować kolejnych pokoleń. I znowu, śmierć nie jest największym złem. Żeby to zrozumieć, oczywiście, żeby zrozumieć Pismo Święte, trzeba zrozumieć teologię, tak? Trzeba zrozumieć, jak Pan Bóg widzi rzeczywistość, czyli jaka ona jest naprawdę. A więc najważniejsze jest ostatecznie zbawienie dusz. Najważniejsze jest życie wieczne. Śmierć nie jest największym złem, dlatego aby chronić ludzi przed wiecznym potępieniem, Bóg jak najbardziej może dopuścić do upadku jakiegoś miasta, do zniszczenia jakiegoś miasta w ten czy w inny sposób. Nie oznacza to od razu z automatu, że wszyscy ludzie w Sodomie byli potępieni. Urodzili się oni w niezwykle trudnych warunkach. Każdy człowiek jednak otrzymuje łaskę, która jest jemu konkretnie w tych warunkach potrzebna do zbawienia. Jednak te warunki mogą bardzo utrudniać sprawę. Każdy otrzyma tyle, ile jest wystarczające dla niego, aby mógł się w tych okolicznościach zbawić. Jednak korzystne warunki sprawiają, że jest to dużo prostsze. Dlatego takie złe okoliczności mogą bardzo zaszkodzić swoim mieszkańcom. Teraz zacytuję jeszcze fragment, z którego usunąłem odnośnik. Jak znajdę, to później podam, gdzie to dokładnie jest. To jest już oczywiście z Nowego Testamentu. Wtedy począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej jego cudów się dokonało. To już Pan Jezus. Że się nie nawróciły. Biada tobie, Korozain, biada tobie, Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w Worze i Popiele by się nawróciły. To też powiadam wam. Tyrowi i Sydonowi będzie lżej w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, zostałoby aż do dnia dzisiejszego. To też powiadam wam, ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie. A więc to, że te miasta zostają zniszczone, nie oznacza jeszcze, że wszyscy tam zostali potępieni. Te okoliczności, te miasta stwarzały już tak, czy państwa powiedzmy, stwarzały już tak
złe warunki, że lepiej byłoby zostały zniszczone, jednak i w nich Pan Bóg dawał każdemu człowiekowi łaskę potrzebną do zbawienia. I im więcej ktoś otrzymał tych łask, tym większa jest też jego odpowiedzialność. Stąd takie Kafarnaum, które widziało cuda Pana Jezusa, będzie miało większą odpowiedzialność niż Sodoma, która takich cudów nie widziała. Mam nadzieję, że jest to dosyć czytelne. Jeśli pojawiają się pytania, to jak najbardziej proszę takie pytania stawiać w komentarzach. Być może odpowiem na nie w kolejnym materiale. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.